Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Siemano, buongiorno, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy na karcie społeczności na YouTube CryptoMax. Jest godzina 14.11, 8 marca. Zaczynamy. Niedawno nie nagrywałem. Tutaj widzę post sprzed 2 tygodni jeszcze, który dotyczył tokena HOT, kiedy to była możliwość kupowania skrzynek za tokeny HOT, ale z tymi skrzynkami to nie było tak za ciekawie, bo mogliśmy kupić te skrzynki, ale po zakupie trzeba było klikać jak najszybciej ekran i kto najwięcej kliknięć miał, ten te skrzynki dostał. Więc tak nie do końca to rozegrali dobrze. Co ciekawe, z tokenem HOT jest taka ciekawostka, bo oczywiście chodzi o ten portfel na Telegramie, gdzie ten token HOT co jakiś czas odbieramy, on się tam mintuje, mintują się nowe tokeny HOT cały czas. Nic nie trzeba klikać, tylko raz na dzień, zależy ile tam zainwestowaliśmy w rozwój, to raz na dzień, dwa razy w ciągu dnia. Odebrać po prostu tokeny HOT, aby one dalej się wydobywały. I tu jest właśnie taka polska grupa, HOT Token Polska. I co ciekawe, token HOT będzie miał swój halving gdzieś teraz. Będzie miał swój halving, czyli o połowę zmniejszy się wydobycie tokenów HOT. Czyli jak teraz kopiemy tyle i tyle tokenów HOT, co tam co 12 godzin, co 6 godzin, to będziemy prawdopodobnie kopać o połowę mniej tokenów HOT. Sam token HOT ma być wylistowany, ma być normalnie możliwość handlu tym tokenem, więc czekamy na rozwój, co się dalej wydarzy. Póki co kopiemy, odbieramy i tak dalej. Widzę, że co jakiś czas robią jakieś akcje z możliwością zakupu tokenów. Ostatnio był token UNWON, UNWIN czy coś takiego, ale informowali tylko na Telegramie, na grupie HOT Token, tylko na Telegramie informowali. Tutaj jeszcze jest ten, z dzisiaj o 10 ktoś 20 milionów dolarów wypłacił spół chaina na Ethereum. To taki był cios dosyć mocny, ale poszukajmy HOT. HOT Updates. I tu jest ta właśnie informacja o halvingu. Halving. All fireplace produce less HOT. New boosters. More HOT to active users, czyli pojawią się nowe boostery na portfelu do kopania HOT, na tym tokenu, na tym portfelu na Telegramie. I wioski pomogą ci boostować twoje konto, czyli warto być w jakiejś dobrej wiosce. Poza tym stakowanie USDT pojawiło się na tym portfelu, też ciekawe. Tu właśnie był ten token UNWON, ale nie załapałem się, bo to tylko trwało przez bodajże godzinę. I to trzeba było śledzić tutaj te community, bo to informowali, kiedy będzie ta możliwość wymiany HOT-ów za ten token UNWON. Ale na to się nie załapałem. Czekamy na dalsze informacje, bo fajnie jakby faktycznie wylistowali token HOT. Bo również jest token NotCoin. Jak dobrze kojarzycie, po prostu klikamy i tam trzeba klikać ten przycisk na środku ekranu na Telegramie, na tym NotCoinie. I również ten token będzie listowany. Będzie listowany i będzie można normalnie nim handlować. Tokenem NotCoin w końcu, bo to chwilę już trwa to dziobanie po ekranie i na razie nie dawali żadnych sygnałów, a teraz wyszła informacja, że ten token będzie listowany. Więc czekamy na rozwój sytuacji. Dobra, idziemy dalej. Supra, czyli to też działam. Jak ktoś chce, to może podziałać. Tu działamy pod dropa tego tokena Supra. Rozwiązujemy zadania, które wychodzą raz na tydzień. Prosty quiz, jest tekst, są odpowiedzi ABCD. Na Twitterze można znaleźć odpowiedzi, ale są na tyle proste te pytania, że nawet logicznie można wybrać którąś z odpowiedzi. Więc okej. Okay. I warto, myślę, spróbować, bo jak mają dać token Supra za głupie rozwiązywanie zadań i ten token Supra ma być coś wart, to można darmowe dolary za to zarobić i te dolary przenieść na jakiś ciekawszy token, jeśli nas Supra nie będzie interesować po dropie. Okej, okay. Richard Hart mnie zablokował, bo napisałem mu w komentarzu: sorry, ale poświęcenie na PulseX-a było jedną z gorszych inwestycji ostatnich lat. Ale tak przecież jest, bo po 300 dniach, bo dzisiaj mija 300 dni od sieci PulseChain, rocznica, od startu sieci, prawie 2 lata po okresie poświęceń, osoby, które poświęcały, są nadal 50% na minusie. Dzisiaj wygląda trochę lepiej, są 20 parę procent na minusie, osoby, które poświęcały tylko na PulseX-a. Tylko poświęcały, mówię, o teraz trochę urosło, są 20% na minusie.
Tylko poświęcały, mówię, bo tutaj od razu w komentarzach ataki na mnie, że token jest super, token PulseX jest taki i taki, że ataki, że głupoty pisze Richardowi. Nie, ja tylko napisałem, że samo poświęcenie było słabe. Słabą inwestycją. Bo można powiedzieć, że na 2 lata zamroziliśmy swoje środki, licząc na jakieś zyski. Na 2 lata zamroziliśmy środki. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Poświęcenie zaczęło się w 2021 roku na PulseXa. Dajmy dzienny. Pomniejszmy. I okej. Okay. Gdzie jest poświęcenie? Tu jest cena poświęcenia. Tu jest cena poświęcenia. Okej. Okay. Tu jest cena poświęcenia. Gdzieś tu około. No, dotknęła w nocy ceny poświęcenia. Cena PulseXa dzisiaj w nocy. Ale okej, okay, tu jest poświęcenie. Czyli tutaj czekaliśmy ten cały okres 2 lata na start sieci. I on i sieć ruszyła z pewnymi problemami, ale okej, ruszyła. Więc na 2 lata zamroziliśmy środki, oczekując na jakieś tam zyski. I okej, przez pierwsze dni można było faktycznie wyciągnąć 40%. Po 2 latach krypto 40% to szału nie ma. No, musicie to potwierdzić. No, 40% po 2 latach, no to sorry. No, na wielu projektach można było lepiej zarobić. I okej, później mamy na przykład 15 sierpnia, 12 sierpnia. O, mamy cały okres. Ile? 270 dni, kiedy zwykły Kowalski, który nigdy nie słyszał opuszczenia, nigdy nie słyszał o heksie, nigdy nawet się tym nie interesował. Zobaczył jakiś film w tym okresie u X Grosza na kanale, u Heksymalisty czy u mnie, że jest taka sieć, że można kupić. I on sobie wchodzi, jak nigdy nic. Pierwszy raz słyszę o tym tokenie. Wchodzi sobie i kupuje nawet 90% taniej PulseXa niż ty czy ja, który poświęcił i 2 lata czekał na start sieci. O to mi chodzi. Że pod tym względem poświęcenie było mega słabe, bo mogłeś w ogóle nie wiedzieć o PulseChainie, mogłeś nie wiedzieć o poświęceniu, o Heksie, o Richardzie. Mogłeś sobie po prostu wejść w sierpniu 2013 roku i kupić PulseXa nawet o prawie o pięciu zerach po przecinku, czyli 90% taniej niż poświęcenie. Więc osoby, które bronią Richarda i piszą mi to, że głupoty napisałem pod Richarda, dlatego mnie zablokował, to nie są głupoty, no to jest fakt, trochę prawdy i się obrażają. Richard nie tylko mnie zablokował, ale więcej osób zablokował. Tu w komentarzach, wiecie, od razu atak na mnie, że dlaczego głupoty piszą u Richarda. Dokładnie. Sacrifice mogłeś, ale nie musiałeś niczego kupować. A Sacrifice tak by się odbył z tobą czy bez ciebie. Mogłeś nie wkładać i poczekać na starty, wyszedłbyś lepiej na tym. Dokładnie o tym mówię. Dokładnie o tym mówię. I to jest cała filozofia, no. Jak ktoś próbuje bronić Richarda w komentarzach, że nie znam się, że głupoty pisze. Nie, ja uważam, że token PulseX ma świetną tokenomię. Ogromne na pewno zyski przyniesie. Sam kupowałem taniej PulseXa i tak dalej. I myślę, że osiągnie wielki sukces, ale samo poświęcenie na PulseXa było słabe. Zresztą nie tylko na PulseXa, bo na razie większość projektów, na które poświęcaliśmy na PulseChainie, na starcie od razu 90% robiła dump. Czy to Liquid Lounge, czy tam inne projekty. Więc słabo wyglądają poświęcenia na PulseChainie. To są fakty. Dobra, idziemy dalej, żeby nie zaśmiecać. PulseChain zaczyna pompować, gruba kasa wjechała na sieć, 171 milionów. To było 7 dni temu. Obecnie już jest mniej, bo dzisiaj właśnie pokazałem wam przed chwilą, ktoś 20 milionów wyciągnął. Bridge, zobaczmy, 163 miliony jest teraz, czyli mniej niż 7 dni temu, a ceny są wyższe. Też ciekawe. I tu jest temat bardzo ciekawy, czyli ruszyła możliwość pożyczenia stablecoina PXDC za PulseXy. I to jest moim zdaniem super byczy temat, ponieważ jeśli już mamy te PulseXy, i one na razie leżą na portfelu, nic nie robią, tylko czekają na lepsze dni, to za te PulseXy możemy sobie pożyczyć stablecoin PXDC. Ja tu pożyczyłem za 13,5 miliona PulseXów, pożyczyłem 600 dolarów, bo to jest stablecoin, czyli 600 PXDC. I te PXDC, które pożyczyłem, włożyłem tutaj niżej, do Stability Pool. I zarabiam token EARN. Dosyć fajnie to rośnie. Można fajnie zarobić, jak widzicie. Token EARN chyba powyżej dolara jest obecnie. Na początku sprzedawałem te tokeny EARN, od razu co mi wykopało, to od razu sell za PulseXa czy za coś. Ale teraz te tokeny EARN zbieram i wkładam do tego trzeciego pola, czyli staking.
tokenów Earn, gdzie zarabiamy PXDC. Tylko na razie zarabiamy bardzo mało. Coś tu nałączałem. Jak cię zamknąć, dziadzie? Ojeny. Narobiłem ambarasu. Dobra, poszło. Na razie zarabiamy tylko PXDC, ponieważ nagrody za Redemption są zablokowane na razie na pierwsze 14 dni startu tego projektu i ruszą dopiero 19 marca. Czyli pierwsze 14 dni nie zarabiamy Redemption za stejkowanie tokenów Earn, ale jak minie te pierwsze 2 tygodnie, to ludzie zaczną od nowa kupować token Earn, żeby go wkładać tutaj, staking, więc jak już doszło do dolara, to nie sprzedaję, bo myślę, że to jest tania cena i wolę po prostu to przetrzymać do tego 19 marca i po prostu sam tutaj wkładać do stakingu, a jak już zacznie rosnąć token Earn, to wtedy mogę go sprzedać, a póki co niech mi zarabia PXDC. Szał nie robi ten zarobek w PXDC, bo to 15 centów dzisiaj od paru godzin, ale okej. Okay. O co chodzi z tym pożyczeniem? Pożyczenie. Mogę to zmienić w każdej chwili, pożyczenie. Czyli tu mam 13,5 miliona pulsiksów, mogę to zmniejszyć, wtedy mi rośnie coloration, a coloration to jest po prostu stosunek wartości pulsiksów, które zastawiam do pożyczki. Czyli jakbym teraz to zmienił na przykład na 600 dolarów, że pożyczam 600, to spada mi coloration. Jakbym zrobił 500, to coloration mi rośnie. I tak dalej, więc od Was zależy, najlepiej utrzymać te coloration powyżej 150%, nawet oni sami tyle sugerują, że bezpiecznie jest powyżej 150%. A co się stanie, jeśli wartość pulsiksów spadłaby do 600 PXDC, tych na przykład pulsiksów moich, do 600 PXDC? To moja pożyczka zostaje zamknięta, moje pulsiksy trafiają do wszystkich, którzy tutaj stejkują PXDC, a ja zostaję tylko z tymi PXDC, więc to jakieś tam duże ryzyko nie jest, bo w sumie zostałbym po prostu z dolarami, a straciłbym pulsiksy. A obecnie mogę w każdej chwili te pulsiksy moje wykupić za tą właśnie kwotę pożyczoną tych PXDC. Dokładnie ta sama zasada co na Liquid Loans, tylko tutaj wystarczy 450 PXDC, takie minimum, które musimy pożyczyć. Na Liquid Loans jest to aż 2000 dolarów, więc myślę, że to jest dużo wygodniejsze. I to w każdej chwili możemy edytować, tak jak pokazałem. Tu wchodzimy, możemy więcej pulsiksów wrzucić, pożyczyć więcej. W każdej chwili mogę nawet teraz pożyczyć więcej, zmniejszy mi się coloration i wzrośnie ryzyko, że jak nagle spadnie pulsix, to stracę pulsix, zostanę tylko z tymi pożyczonymi PXDC. Mogę wrzucić więcej pulsixów, wtedy pożyczyć więcej PXDC i utrzymać to coloration, no można kombinować. Oczywiście te PXDC pożyczone tutaj możecie wrzucić tu do Stability Pool i zarabiać ten Earn, albo możecie to po prostu wydać, te PXDC. Tylko musicie mieć z tyłu głowy, że kiedy będziecie chcieli odkupić te pulsixy, to będziecie musieli, powiększyło mi się, będziecie musieli te 600, w moim przypadku 600 PXDC posiadać, żeby te pulsixy odkupić. Fajna sprawa. Póki co widzimy, że pożyczonych, zastawionych pulsixów jest 714 bilionów. Fajnie to wygląda. Jeśli jeszcze zerkniemy na GoPulsa, to widzimy, że spalonych jest podobna ilość, 733 biliony. Czyli razem mamy prawie 1,5 tryliona pulsixów, które zostały z rynku ściągnięte. Jedna została część spalona, a druga część pożyczona za PXDC. Myślę, że to jest dosyć jasne. Dobra, jakie tematy chciałem jeszcze poruszyć? I to z dzisiaj. Takie widoki z rana to rozumiem. Chodzi oczywiście o wzrosty. Rano było to trochę lepiej, bo zobaczmy, było... Coś nie chce mi wejść, ten post. Czy wejdzie? Wejdzie. I to było już tutaj 8 z przodu. Tu też 8 z przodu na inc. Czyli było lepiej niż obecnie. To coś spadło. Tu się nie ma co dziwić, jak 20 milionów uciekło o godzinie 10. Ale okej, zbliżamy się do tej 8 z przodu. Tu zbliżamy się do też 8, do 8 dolarów na tokenie INC. No, tak jak mówiłem, coraz bliżej. Zobaczmy statystyki. Tutaj w statystykach mamy
jeszcze loket. Mamy loket puls, zablokowane pulsy, ale nie mamy loket PLSX, tak jakby GoPuls jeszcze nie zauważył tego całego projektu ERN, tego właśnie, o czym wam pokazałem, czyli tego ERN Power City. Jeszcze można powiedzieć, że GoPuls tego nie uwzględnia, bo nie ma w statystykach zablokowanych PulseXów. Most opłaciliśmy 163 miliony. Gaz był szalony dzisiaj, kiedy były te mega wzrosty. Kiedy dotknęliśmy ceny poświęcenia na PulseXie, to gaz potrafił kosztować 69 milionów bitów. Jeśli dobrze to wymieniam, bitów, tak, chyba bitów. Więc też było bardzo drogo na PulseXie, na pulsie przez chwilę było bardzo drogo. Teraz spadliśmy do normalnych wartości. Walidatorów pewnie też przybyło, nie ubyło. Było 52 dzisiaj rano, jak patrzyłem. Ponad 52 tysiące walidatorów, jest 51,945. Ok. Co jeszcze patrzymy? Patrzymy jeszcze na PulseX, trading volume i tak dalej, i tak dalej. Więc volume ładnie się trzyma. Liczba tradeów też się ładnie trzyma. Cumulative, daily, liquidity idzie w górę jak szalone. Więc sieć pulszczeń wygląda bardzo zdrowo. Nie ma się czego tutaj czepiać. I kolejna informacja, którą mam, czyli trendy, czyli najważniejsze posty związane z pulsem, z heksem, PulseXem na Twitterze od najważniejszych osób. Oczywiście jest tu post od Richarda, który wejść nie mogę, bo mnie zablokował, ale bez problemu, tu są wszystkie, się jego posty wyświetlają. I on tu pisze takie coś: I think the Ethereum price is going to go up, że cena Ethereum pójdzie w górę. Spodziewam się, że cena Bitcoina pójdzie w górę. Spodziewam się, że Ethereum pójdzie w górę mocniej niż Bitcoin. I myślę, że PulseChain, PulseX, Hex, Inc. mogą pójść jeszcze wyżej niż oba te tokeny. Inc. token zrobił już prawie 20x w ciągu 3 miesięcy. To nie jest finansowa rada. Past performance is guaranteed to future, czyli wydarzenia z przeszłości są gwarancją przyszłości. Czyli przeszłość mówi o przyszłości. Tam są oczywiście wykresy w tym poście od Richarda, wykresy tych tokenów PulseX, Hex, Int, jak to ładnie rosły. I tutaj Richard zrobił też ciekawą zagrywkę. Nie wiem, czy tu będzie ten post. Richard Hart Pulsechain Sacrifice Wallet, czyli Richard Hart i jego portfele, czyli adresy poświęceń, na które wysyłaliśmy swoje środki, czyli te adresy poświęceń zakupiły ogromne ilości Ethereum w ostatnich dniach po cenie 3690 dolarów. Obecnie prawie 4000 dolarów kosztuje już Ethereum i prawdopodobnie, tak wiele osób uważa, Richard próbuje grać pod nadchodzące ETF-y na Ethereum. Czyli kupił Ethereum ogromne ilości, za grube miliony, za kasę z poświęceń i teraz czeka na to, że Ethereum zrobi 2 lub 3x po tym, jak ogłoszone zostanie ETF na Ethereum i wtedy to Ethereum sprzeda i przeniesie to na PulseChaina, tą kasę. Dlatego tak to byczo wygląda dla PulseChaina. Ok. I z kolejnych rzeczy, ciekawych rzeczy, które mogą was interesować, to rzućmy jeszcze okiem na Dex Screener. Icosa i Hedron, czyli projekty, o których mówił Alex, twórca Icosy, i ostatnio wrzucił post, że jego, można powiedzieć, wersja V2 Icosy już jest wdrożona w testnecie PulseChaina. Czyli za chwilę może się okazać, że na Icosie będziemy mogli stake'ować i heksa, czyli heksa z Ethereum po stronie PulseChaina. Nie będziemy musieli przynosić tego i heksa na Ethereum, żeby tam stake'ować po ogromnych cenach, po ogromnych kosztach odbioru stake'u. Czyli tylko będziemy mogli te i heksy stake'ować na Icosie po stronie PulseChaina. Myślę, że to jest mega fajna informacja i na pewno z tego skorzystam, bo mam i heksa na PulseChainie, a na Ethereum nie chcę przerzucać, bo tam jest mega drogo. Wychodzą opłaty. Kolejne sprawy, które są interesujące. PulseX już jest 8 z przodu. Kto wie, może jeszcze dzisiaj wrócimy do Sacrifice, do poziomu poświęcenia, byłoby super. ZKZX kupiłem sobie jak spadło, kupiłem sobie bez szału, ale kupiłem sobie troszkę. Gdzieś tu kupowałem,
kiedy spadł ZKZX. Tu już tak wielkich nadziei aż nie mam, bo tam jakieś problemy były, że twórcy zaczęli zrzucać swoje tokeny ZKZX. To jest właśnie iHex, czyli Hex from Ethereum po stronie Pulse-Chaina. Pinu też słabo sobie na razie radzi, spadki miał. Ale co ciekawe, nie wiem czy to znajdę, gdzie to jest. Laon też słabo. GTA 6, o którym wam kiedyś mówiłem, jeszcze tam w jeden z postów wrzucałem, że ruszyły zwiastuny gry, to może warto pospekulować. Ja niestety się wdupiłem gdzieś tu, bo na tym poziomie się wdupiłem w tego GTA 6 na Ethereum. I tak to trzymam po prostu, bo co mam z tym zrobić? To jest prawie bezwartościowe obecnie. I czekam, bo może za chwilę pojawią się nowe newsy do GTA. Już trochę nadrobił. I może pójdzie w górę. I myślę, czy sobie nie dokupić i nie obniżyć ceny wejścia. Wiecie, gdzieś tak, żeby chociaż tu doszła cena wejścia. Jakbym sobie dokupił teraz. I może wtedy bym sobie wyszedł, kiedy pojawią się nowe zwiastuny o GTA 6 lub nowe newsy o tej grze. Bo widzę, że ten token nie jest całkowicie skreślony, bo ma zablokowane liquidity. Tylko, że na Ethereum drogo będzie mi kosztować. Na weekendzie może sobie kupię, jak będę miał środki, trochę tego GTA 6, żeby obniżyć cenę wejścia i spokojnie sobie wyjść, jak gdzieś tu wyskoczy. Bo chcę się tego tokena po prostu pozbyć, bo nie był to najlepszy strzał w moim wykonaniu. No ale okej, no nic mi nie zostaje, tylko trzymać na portfelu na razie tego tokena. WPLS, okej, PulseX, token INC. Hedronic, Pizen, Zena sobie odbieram na puszczenie cały czas, ASIC spadł. PDAI, szukam PDAI, czyli tego DAI skopiowanego, DAI jest tutaj. Bo token DAI znowu robi fajne rzeczy, fajne wyniki. I kto wie, czy on nie będzie jakąś niespodzianką. Tak jak kiedyś mówiłem, jakaś ta minimalna opcja jest i szansa, że PDAI, czyli ta kopia z Ethereum, kiedyś wróci do dolara. No ale to naprawdę droga jak stąd do nieba, ale tu naprawdę PDAI mocno się trzyma, cały czas ktoś go kupuje. Cały czas ktoś go kupuje i tam trzyma na portfelu tego nawet dla żartów, żeby jak kiedyś mu odwali i ten token miałby faktycznie wrócić do miałby być parytetem do dolara, to byłby hit. Dlatego tam chyba 2000 posiadam tych tokenów DAI. Może kiedyś jak coś wpadnie, to sobie jeszcze dokupię tego DAI, tego nawet dla żartów. Trzymania po prostu na portfelu i gdyby kiedyś, kto wie, gdyby kiedyś. Pulse, Trailer Park, słabo. Większość rzeczy słabo, tych tokenów takich, można powiedzieć, memcoinów i tym podobnych rzeczy na Pulse-chainie słabo. Ale te główne tokeny PulseX, WPLS czy INC trzymają się w miarę fajnie i poszły w górę w ciągu doby 24, w ciągu doby 40% chyba nawet było, tak? Pokażcie, w ciągu doby 24 godziny, PulseX 45% w górę, INC 27% w górę. Piękny wynik. Czekamy na parytet, niech wróci powyżej ceny poświęcenia PulseX, niech tam się chwilę utrzyma i wtedy będzie naprawdę fajnie. Dużo osób pewnie wyskoczy wtedy jeszcze, bo jak tutaj widzieliście na tym wykresie na PulseX, że od razu jak tylko dotknęło tego ceny poświęcenia, to od razu zjazd w górę był. Dużo osób jest po prostu zmęczonych już, tu poświęcili, czekali ten całe 300 dni i okej, dotknęło poświęcenia, to od razu sprzedali, lampa w dół, tylko daj mi jakiś inny tutaj wykres, żebym mógł to lepiej zobrazować. Tak, dotknęło poświęcenia o 5 rano gdzieś czasu polskiego, jazda w dół, tu się teraz bujamy, pewnie będzie kolejny raz dotykać, kolejny raz sprzedadzą i powoli jakoś tam się wygrzebiemy ponad tą cenę poświęcenia. Dobra, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, mówiłem ostatnio o Nibiru Chain, że można było zdobywać punkty po podłączeniu portfela Twittera, podłączeniu portfela LIP albo portfela, jak on się nazywa? LIP lub Kepler, któregoś z tych portfeli po podłączeniu. Można było zbierać punkty na Nibiru Chain i te punkty mają być w jakiś sposób wymieniane na token Nibiru. Token Nibi, nie wiem jak on to będzie miał znaczenie. Sam token Nibiru Chain ma być wylistowany 12 marca na kilku giełdach. A kiedy dostaniemy jakiś drop i jaki będzie przelicznik za te punkty, to się dopiero okaże.
Tutaj wygląda mi na to, że cały czas podliczają te punkty, bo cały co chwilę mi się to zmienia. Co chwilę mi to rośnie, z dnia na dzień trochę mi przybywa tych punktów. Zobaczymy, jakby chociaż był przelicznik 1000 do 1, to by było 185 tokenów Nibi. Fajnie, jakby tak z dolara kosztował token Nibi na starcie. Jakby wpadło głupie 185 dolarów, to już byłoby fajnie. Byłoby czym inwestować w PulseX-a dalej, nie? Pompować tokeny ryśka. Ok. A jeszcze nie mówiłem wam o Zenie, bo Zen też się rozszalał. Nie wiem, czy dalej tak szaleje, ale już spadł do piątki. Ale token Zen miał swój moment, że kosztował już 7,7. 6 zer i 7 dwie. Więc zrobił ładny wynik. Od samego dna, jak ktoś tu kupował, to zrobił ile? 111? 140% można było wyciągnąć. I ja swoje tokeny Zen trzymam. 500 000 sobie dałem radę na razie odkupić. Po tym skamie, gdy mnie okradziono z 1 000 000 Zenów, to na razie odrobiłem 500 000. I czekam dalej, co się wydarzy. Fajnie było dokupić sobie i dalej mieć 1 000 000. Ale okej, okay, idziemy dalej. Tu Nibiru zamykam. Jak ktoś się bawił, to tylko czekamy na ogłoszenie dropu. Przechodzimy na Pidai. O tym właśnie mówił Adrian Wdowiak ostatnio w swoim odcinku Kryptosfery o poświęceniu na Pidai. To jest nowy projekt na sieci Pulsechain, który wystartuje i aktualnie trwa poświęcenie na ten projekt. Do poświęceń na Pulsechain jestem na razie negatywnie nastawiony, ale poświęciłem około 50 dolarów tutaj. Zostaję wam link do tego, jeśli chcecie poświęcić. Zostaję wam link do odcinka Kryptosfery, gdzie tłumaczy, z czym jest Pidai. Mi się to spodobało, te wyjaśnienia z jego strony i ten opis tego projektu brzmiał co najmniej interesująco. Na razie poświęcono 376 tysięcy dolarów, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Na to wygląda, że taki jest balans. I poświęcamy na ten adres, tak jak zawsze. Kopiujemy, wysyłamy na ten adres któryś z tych tokenów, na puszczenie takie tokeny, na Ethereum takie, na BNB takie, na Arbitrum takie, na Poligonie takie. Wysyłamy i jak widzicie, taki jest przelicznik w dniu czwartym, czyli dzisiaj jest czwarty dzień poświęcenia, 1.14 dostaniemy o tyle więcej tych tokenów Pidai, kiedy to ruszy. Poświęcenie trwa jeszcze 28 dni, każdy kolejny dzień to jest po prostu mniejszy przelicznik. Mniejszy przelicznik, jak widzicie, i 32 dnia normalnie dostajemy 1 do 1. Póki co mamy tu adresy, które poświęciły najwięcej, 20 tysięcy dolarów, 14 tysięcy dolarów, no, czyli na to wygląda, że faktycznie jest 376 tysięcy dolarów ogólnie poświęcone na dzień dzisiejszy. Myślę, że warto się zainteresować, ale najlepiej sami oblukajcie, o co chodzi w tym projekcie, obejrzyjcie film Kryptosfery i sami wyciągnijcie wnioski. To by było na tyle na dzisiaj. Czekamy na dalsze newsy, dalsze informacje, dalsze wzrosty. Fajnie będzie zobaczyć jeszcze dzisiaj cenę poświęcenia na PulseX-ie i odetchnąć po tych 300 dniach, nawet 301 dniach. Wczoraj była rocznica, dzisiaj jest 301 dni, jak widzicie. Tylko nie podoba mi się to, że na bridge'u, na statystykach na bridge'u tak spadło. Było 180 milionów już dzisiaj, a dzisiaj jest 163 miliony. Ktoś 20 milionów wyciągnął. A ceny się utrzymują wysokie. Zagadka. No ale dobra. Myślę, że chociaż trochę wam pomogłem, trochę rozjaśniłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak pojawią się jakieś ciekawe rzeczy, to będę wrzucał do siebie na community, na CryptoMaxi YouTube Community jakieś ciekawsze informacje. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeszcze na koniec taka smutna informacja, żeby nie było tylko kolorowo. Smutna informacja jest taka, że smutna informacja IGN zmarł dzisiaj, znajdziemy to, nie dzisiaj, on zmarł chyba 1 marca, ale dzisiaj pojawiła się dopiero informacja o tym. Niestety odszedł od nas twórca Dragon Balla, Akira Toriyama. Twórca Dragon Balla odszedł od nas.
człowiek, który stworzył całą sagę, całą mangę Dragon Ball, na podstawie której powstał serial anime Dragon Ball, na którym większość z nas się pewnie wychowała. Wciąż mam gdzieś na kompie pobrane wszystkie odcinki Dragon Balla z tych starszych serii GT, Z i Dragon Ball. Nie oglądałem jeszcze Super. Jak widzicie, cieszył się ogromną popularnością Akira Toriyama. I to jest wielka strata, bo podobno pracował nad kolejnymi projektami i może powstałoby więcej serii Dragon Ball, więcej manga Dragon Balla. Ale niestety, w wieku 68 lat odszedł od nas Akira Toriyama. Dozgonny szacunek za stworzenie Dragon Ball, który nas wychował i był jedną z najmądrzejszych bajek, które można jeszcze współcześnie oglądać. Jak widzicie, rozrywka trendy Dragon Ball Akira Toriyama na Twitterze dzisiaj mocno, mocno szaleje. No, widzę, że tu wielu osób już tworzy filmiki, takie można powiedzieć pożegnalne dla Akira Toriyamy. No, wielki, wielki człowiek, wielki artysta, który wszystko malował sam własnoręcznie, tworzył te rysunki, mandze, tworzył te komiksy. Wielka strata, Akira Toriyama. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.